dzieje Corinis to według informacji z oficjalnej strony projektu dodatek do gry Gothic 2 Noc Kruka, wprowadzający całkiem nową historię osadzoną w burzliwych czasach na ponad 10 lat przed wydarzeniami pierwszej oraz drugiej części sagi. W obecnej formie projekt powstaje od końca 2015 roku, ale pierwsza koncepcja pojawiła się już w roku 2009. Publikacja modyfikacji planowana jest w dwóch częściach. Kolejno pierwszej na nowej wyspie Vadus oraz drugiej na wyspie Corinis. Z wywiadu udzielonego serwisowi Spider's Web przez Dudin z ekipy Soulfire dowiadujemy się więcej o projekcie. Wszystko ma charakter non-profit. Z projektu twórcy nie pobierają ani złotówki, a w dniu premiery każdy będzie mógł w dzieje zagrać zupełnie za darmo. To, do jakich rozmiarów urósł projekt, zawdzięczają wyłącznie ciężkiej pracy osób, które się w niego zaangażowały. Są to zarówno amatorzy, jak i osoby profesjonalnie zajmujące się dziedzinami takimi jak game view, grafika czy szeroko pojęta sztuka audiowizualna. Dzieje Corinis to projekt zdalny, nad którym pracują po godzinach, dlatego tak ważna jest sprytna organizacja pracy w zespole. Team Soulfire podzielony był na kilka niezależnych działów, które zajmowały się zupełnie odrębnymi elementami projektu. Kiedy więc dział filmowy skupiał się na swoim najnowszym materiale, dział deweloperski nieprzerwanie pracował nad modem, dzięki czemu w dziejach zawsze się coś dzieje. Przez lata spędzone nad dodatkiem twórcy stworzyli m.in. 3 wersje świata i 4 wersje miasta. Oczywiście w tym samym czasie robione było Corinis, Górnicza Dolina i Vadus, nie mówiąc o setkach innych rzeczy, skrypty, wobowanie, nowe tekstury czy fabuła. Dopiero później zapadła decyzja o podzieleniu tego wielkiego projektu na dwie części. Wyspa Vadus jest częścią Królestwa Myrtany i stanowi ważny ośrodek handlowy, wydobywczy oraz rolniczy. Na Vadus znajduje się ogromne miasto o tej samej nazwie. Liczne farmy, kopalnie, tawerny, rywalizujące gildie kupieckie, klasztor Adanosa i wiele innych ciekawych miejsc czekających na odkrycie. Druga część przygód Larsa jest bezpośrednią kontynuacją pierwszej części fabuły i oferuje podróż na Corinis, ukazaną w okresie jej świetności przed powstaniem bariery. Stary port w mieście znanym z Gothic 2 będzie tutaj nie do poznania. Dziesiątki zacumowanych statków, marynarzy, handlarzy, rycerzy, więźniów i podróżników zapełnią całą dzielnicę portową. Ponadto całe miasto zostanie odświeżone i trochę powiększone. Sama wyspa Corinis również wyglądać będzie zupełnie inaczej. Wszystkie spalone domy i zrujnowane konstrukcje będą jak nowe. Na wyspie będzie więcej dróg, kilka razy więcej ludzi, więcej gospodarstw, tawern i innych ciekawych lokacji. Górnicza Dolina także będzie inna. Stary obóz, właściwie niezrujnowany, w stanie idealnym. Górska forteca i zawalone kopalnie będą tętnić życiem. Kopalni będzie kilka i to nie tylko w Górniczej Dolinie, ale również w Corinis. Oczywiście do Górniczej Doliny nie może wejść sobie od tak każdy. Będzie do tego potrzebny specjalny glejt. Modyfikacja cechuje się bezwzględną zgodnością z lore sagi, profesjonalnym aktorskim dubbingiem oraz niespotykaną dbałością o szczegóły. Wśród cech gry znajdziemy także nowe modele 3D, możliwość posługiwania się tarczą, wiele skarbów do odnalezienia, zadania poboczne, elementy humorystyczne, nowe przedmioty, nowe tekstury, nowe gildie i zbroje, profesjonalny soundtrack skomponowany wyłącznie na potrzeby modyfikacji, nowe dźwięki otoczenia, easter eggi i wiele, wiele innych. Ze streamu deweloperskiego dowiedzieliśmy się, że dzieje nie będą podnosiły poziomu trudności. Zostanie zachowany podobny balans, jaki miał miejsce w Gothic 2 Noc Kruka. Nie pojawią się także smoki, zostanie zachowany klasyczny bestiariusz, nie będzie znanych z returninga takich elementów jak głód czy zmęczenie. Powinno za to pojawić się wydarzenie na morzu, a postać między pierwszą a drugą częścią dziejów będzie można w jakimś stopniu importować. Twórcy chcą pozwolić na przeniesienie choć częściowo zapisu postaci.
Historia zaczyna się niedługo przed powstaniem magicznej bariery i niedługo po rozpoczęciu wojny z orkami. W grze wcielimy się w wiodącego, raczej monotonne życie bohatera imieniem Lars, którego życie zmienia się drastycznie za sprawą intrygi. Lars to młody mężczyzna, który wraz z ojcem Gwenem, byłym żołnierzem Armii Królewskiej, prowadzi mały zakład kowalski w wiosce nieopodal miasta Vadus. Ojciec poza nauką zawodu pomaga mu także rozwijać umiejętności bojowe. Chciałby jednak, aby jego jedyny syn znalazł sobie spokojne zajęcie i nie brał udziału w żadnych walkach. Sam jako weteran wojen z orkami nie radzi sobie z wojenną traumą. Po ospie i śmierci swojej ukochanej żony pije na umór, popadając w coraz to większe tarapaty. Jednak jak się okazuje, najgorsze ma dopiero nadejść. Na wyspę w tajemniczych okolicznościach przybywa 12 najpotężniejszych magów królestwa na czele ze sławnym arcymistrzem ognia Xardasem. Nikt nie wie, co robią na wyspie, natomiast wiadomo, że wkrótce planują wyruszyć w dalszą podróż. Larsowi po wykonaniu dla nich ważnego zadania proponują współpracę i podróż wraz z nimi na wyspę Korinis. Czarodzieje zamierzają stworzyć tam magiczną barierę w celu odizolowania więźniów od świata zewnętrznego. Przynajmniej tak twierdzą. Bohater będzie otrzymywał różne zadania, nie tylko od magów, które niejednokrotnie okażą się prawdziwym wyzwaniem dla gracza. Przed graczem pojawi się opcja dołączenia do jednej z wpływowych gildii oraz decydowania o losie swoim i swoich wrogów. Podczas rozgrywki spotkamy wiele postaci z uniwersum Gothica i poznamy ich historię jeszcze sprzed czasów powstania bariery. Kolejne informacje o świecie i zasadach nim rządzących znajdujemy w wypowiedziach twórców. Piotr Dark-Czołnowski, koordynator projektu na początku 2016 roku, podkreślał, że Vadus będzie właśnie takim prawdziwym miastem średniowiecznym i na tamtym etapie produkcji było ono 3-4-krotnie większe od Korinis. Rozmiary zbliżone coś do Oxenfurtu z Wiedźmina 3. Znaleźć się ma tam i bruk, i błoto, i bogactwo, i bieda. Dark mówił, iż zadbali w tej materii o najdrobniejsze szczegóły. Nawet aktorzy dubbingowi, których już wynajęli, podobnie jak w Wiedźminie 1, mieli akcentować pochodzenie i pozycję społeczną w swoim dubbingu. Dodatkowo miasto zaprojektowano tak, jak pewnie każdy fan Gothica wyobrażał sobie stolicę Myrtany Vengard. Metropolia, a nie wieś. Została zablokowana możliwość spania we wszystkich łóżkach. Będzie można spać tylko w kilku miejscach, na przykład dom Larsa, dwie karczmy w mieście, czy karczma na odludziu. Sprawi to, że gracz faktycznie będzie musiał planować swój dzień w grze. Lars na starcie nie będzie nawet potrafił używać zwojów i nie będzie miał many, ale nie ma się co bać. Nauka używania zwojów nie będzie kosztowna. Miasto Vadus jest częścią dziejów Korinis 1, a pierwsza część oferuje tylko Vadus. W drugiej części nie będziemy tam powracać. Dodatkowo finał części pierwszej też tworzy problemy fabularne i logistyczne, które uniemożliwiają powrót na tą wyspę. Tak więc ma nie być takiej opcji. Z innych spraw? Drastycznie ma zostać podwyższona wartość złota. Gracz będzie musiał planować swoje wydatki. W grze ma się pojawić jak najmniej nowych rzeczy. Może pojawią się wspomniane tarcze, ale włócznie już raczej nie. Ruda powinna być mniej warta niż w czasach, gdy istniała bariera. Pojawić ma także się burdel, a miasto, rozbudowane, kwitnące i bogate, będzie tętniło życiem. Nie pojawią się mapy z innych modyfikacji. Rola Gwardii Królewskiej powinna być dość istotna i nie zabraknie bagiennego ziela, a Xardas będzie arcymagiem ognia i doradcą króla. To on będzie pomysłodawcą utworzenia bariery. W grze znajdą się także magowie ognia i wody, najemnicy gildii kupieckiej, również najemnicy niezależni. Jest wielki wątek poboczny kampanii najemniczej. Znajdzie się rycerstwo i szlachta, nie będąca członkami zakonu paladynów. Także straż miejska, paladyni, choć na wyspie nie będzie ich praktycznie wcale. Wszyscy są na frontach wojennych. Będą farmerzy i kopacze, i myśliwi i drwale, różne grupy bandytów, bimbrownicy, żołnierzy myrtańscy, tak? Ci z Gothic 1, z intro Gothic 1 w żółtych zbrojach. No i gilia kupiecka. Dodatkowo w dziejach Korinis
mamy spotkać łowców demonów jako niezależną gildię najemników opłacanych przez tajemniczą organizację. Pancerze zostaną odtworzone 1:1 z materiałów Piranii, z dodatków do Gothic 1 wraz z detalami. W grze powinna się pojawić także gildia inkwizytorów z niewydanego dodatku do Gothic 1. Wśród bohaterów, których spotkamy, pojawi się marszałek Rigaldo. To autor listu, który w Gothic 1 dostarczył magom ognia bezimienny. Fabuła gry ma wyjaśnić powód powstania bariery nad Górniczą Doliną. W dziejach Corinis będziemy świadkami wchodzenia nowego, zaostrzonego prawa w życie. Prawo to będzie zezwalało na wysyłanie więźniów do kolonii niezależnie od ciężaru występku, który popełnili. W grze będzie ono zbierało swoje pierwsze krwawe żniwo. W dziejach będą wspomniane miejsca z lore Gothica, takie jak Wyspy Południowe, Wschodni Archipelag, Warant, Loran, Archolos, Północne Równiny czy Sendar. W grze zostanie odtworzona Stara Przełęcz, która w Gothic 1 została odcięta skałami. Tak będzie wyglądała mapa Wyspy Corinis. Zawierać będzie Górniczą Dolinę, Corinis i okolice oraz Yarkendar. W drugiej części dziejów poznamy m.in. wątki o burgrabim Bergmarze, właścicielu górskiej fortecy oraz lordzie Tymorysinie, władcy zamku w Górniczej Dolinie. Postacie te zarządzały wydobyciem rudy z części kopalń w kolonii. W grze zobaczymy niezniszczoną wieżę zamku, dowiemy się jak Sardas nakłonił ich do zgody na utworzenie bariery oraz dlaczego Bergmar przedał twierdzę tajemniczemu nabywcy i kościołowi Nosa. Samego maga Xardasa ujrzymy w szacie ognia, jednak podkreślające jego pozycję. W dziejach nie uświadczymy też nawiązań do Gothic 3. Z facebookowych wypowiedzi twórców wiemy, iż na tę chwilę wprowadzili kilkadziesiąt nowych animacji, zajęć dla postaci w grze. Między innymi noszenie beczek i skrzyń naprawa dachów. Oraz, że nie planują edycji tych oryginalnych. Co, aby w kwestii mechaniki gra pozostała znanym i lubianym Gothiciem 2. Natomiast będzie pełna możliwość wyboru między grafiką znaną z Gothica 2, a znanym DX11 renderem. Wiadomo, że bezimienny też nie pojawi się w dziejach Corinis. Deweloperom udało się namówić do współpracy szereg profesjonalnych aktorów, gdzieniegdzie pojawiają się informacje o ponad 50 osobach i są to m.in. Małgorzata Potocka, Adam Bauman, poprzednio Diego, Gomez czy Lares z serii Gothic, Tomasz Marzecki, Xardas, Onar, Saturas, Krzysztof Zakrzewski, m.in. Dargot, Tialf w Gothic 3 czy Vivaldi w Wiedźminie 3, Andrzej Tomecki, grający Torlofa, Grimsa, Gilberta, Maga Torresa, Lotara, Sekoba czy w końcu Grega, Janusz Wituch, Riordian, Korkalom Kruk, Arkadiusz Woźniak, Ryszard Mróz i wiele innych nazwisk. Deweloperzy starają się nagrywać kwestie dialogowe z tymi samymi aktorami, którzy dubbingowali poprzednie Gothiki. I tak na przykład Tomasz Marzecki ponownie wciela się w Xardasa czy postać Saturasa. Deweloperzy chwalą się, że Andrzeja Tomeckiego czy Andrzeja Gawrońskiego udało się wyciągnąć z dubbingowej emerytury. Co więcej, w tworzeniu oprawy biorą udział także muzycy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, nagrywając także muzykę na żywo. Dudina Soulfire w jednym z wywiadów mówiła: naszym zdaniem jednym z najważniejszych elementów, które wpłynęły na fenomen serii Gothic w Polsce, był profesjonalnie zrealizowany aktorski dubbing wszystkich postaci w grze. Dzięki staraniom członków zespołu udało nam się skontaktować z wieloma znakomitymi polskimi aktorami teatralnymi, filmowymi i dubbingowymi, którzy zgodzili się użyczyć swojego głosu w dziejach. Nie chcą w zamian ani grosza. Mamy ogromną nadzieję, że pomoże to częściowo odtworzyć charakterystyczny klimat dwóch pierwszych części z serii w naszym modzie. Większość aktorów pracowała za darmo. Dzięki znajomościom jednej z osób ze studia Soulfire sesje nagraniowe odbywały się w trzech profesjonalnych studiach w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Każda ze znanych postaci Gothica, jaka pojawi się w modyfikacji, otrzyma tego samego aktora, który użyczył jej swojego głosu wcześniej. Wyjątek stanowi zmarły w 2007 roku Marek Orbertyn. Jednak twórcy projektu szykują jakąś niespodziankę, która uhonoruje aktora i pozwoli usłyszeć go w kilku fragmentach.
W marcu 2018 roku wyszły na jaw problemy modyfikacji Gothic 2 Dzieje Corinis. Sprawa jest dość zagmatwana. Jedna i druga strona ma swoje argumenty, ale w skrócie, w zespole Soulfire doszło do konfliktu, w wyniku którego odszedł szef ekipy, zabierając nagrania aktorów. Dodatkowo założył on nową grupę moderską i zamierzał dokończyć projekt. To samo chciała zrobić stara drużyna. Dziś już wiemy, że zaowocowało to podziałem na dwa projekty, Dzieje Corinis i Kroniki Myrtany. Projekty mogą mieć wspólne elementy, ponieważ obie ekipy mogą wykorzystać materiał osób, które w tym konflikcie nie opowiedziały się po żadnej ze stron. No ale od początku. W marcu poinformowano na Facebooku, że kanał projektu na YouTubie został przejęty przez byłego członka zespołu. Nie podzielono się szczegółami sprawy, zdradzono jedynie, że dotyczy działu filmowego. Następnego dnia pojawiło się oświadczenie informujące, że, tu cytat, spór występuje tylko na linii działu filmowego, dubbingowego i aktorów, a kilkoma koordynatorami projektu Dzieje Corinis, którzy są obecnie w posiadaniu profilu na facebook.com. Problemy w projekcie zaczęły się jeszcze w 2017 roku, ale ostatecznie dopiero w styczniu 2018 roku szef ekipy postanowił, kolejny cytat, zrzec się swoich funkcji i honorowo odejść z zespołu bez szkody dla projektu. Przejął jednocześnie kanał na YouTube, gdyż należy do niego. Został założony jeszcze w 2008 roku na prywatnym koncie. Dodatkowo aktorzy i filmowcy biorący udział w projekcie poprosili szefa projektu jednogłośnie o odcięcie ich dotychczasowego wkładu od nowych władz zespołu. Sprawa nabrała jeszcze większego tempa. Dark stracił dostęp do profilu w mediach społecznościowych oraz nakazano mu przekazanie prywatnego konta mailowego wraz z założonym na nim kontem YouTube oraz nieinformowania publicznej opinii o zmianach. Nie mógł się on na to zgodzić, gdyż, kolejny cytat, to ja oraz mój ojciec odpowiadamy prawnie przed wszystkimi aktorami i lektorami, którzy zgodzili się wziąć udział w projekcie za darmo, a także przed instytucjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z którymi jesteśmy związani umowami prawnymi i które objęły patronat nad częścią filmową projektu. Filmy na kanale zostały póki co ukryte ze względu na groźby zgłaszania ich przez osoby, które roszczą sobie do nich wyłączne prawa, co nie jest prawdą. Ostatecznie Dark opublikował oświadczenie w formie filmowej, w którym poinformowano, że Gothic 2 Dzieje Corinis zostanie ukończony, ale już z nowym zespołem, gdyż, kolejny cytat, zgody z koordynatorami nie ma. Na profilu Gothic 2 Dzieje Corinis w serwisie Facebook 12 kwietnia 2018 roku opublikowano komunikat, w którym czytamy: twórcy pracujący nad projektem podkreślają, że oświadczenia oraz umowy zostały zawarte ze wszystkimi aktorami biorącymi udział w projekcie, również z tymi, którzy podkładali swój głos w Gothicach. A dalej czytamy, że ekipa cieszy się, że powstają dwa niezależne projekty, bo na pewno będzie to miało pozytywne skutki dla całej sceny moderskiej i jakości obu produktów. Informują także, że utracili całość nagrań filmowych z trójką aktorów, Henrykiem Łapińskim, Stanisławem Brudnym i Włodzimierzem Bednarskim. W przypadku pierwszej dwójki istnieje jeszcze szansa wykorzystania ich nagrań, ale w gorszej jakości. Natomiast głos pana Bednarskiego będzie nagrywany od nowa. W oświadczeniu znajdziemy także informacje o rejestracji znaku towarowego, rozmowach z serwisem YouTube, o kradzieży konta marki oraz groźbie zamknięcia kanału, prawach do projektu i nazwy modyfikacji oraz uhonorowaniu patronów wspierających Patronite projektu. Zaznaczyć należy, że Patronite, który został założony, nie jest już własnością osób pracujących nad Dziejami Corinis. W opisie filmu zamieszczam też link do aktualnego składu zespołu pracującego nad tym projektem. Ekipa podkreśla, że prace nad Gothic 2 Dzieje Corinis są zgodne z koncepcją założyciela projektu, a w zespole pozostało ponad 10 osób z kilkuletnim doświadczeniem w modowaniu, dzięki czemu prace przebiegają dość sprawnie. Jeśli chcecie poznać pełną treść oświadczenia, odsyłam Was do oficjalnej strony projektu na Facebooku. W kwietniu redakcja serwisu Gry Online przekazała oświadczenie Łukasza Tunlorda Rdzanka, reprezentującego zespół nowej ekipy założonej przez byłego szefa Soulfire. W przesłanym oświadczeniu stwierdzono, że, tu cytat,
Zespół dziejów Korin całkowicie odcina się od wszelakich działań i pomówień samozwańczego studia. Zespół nie chce więcej komentować zmyślonych historii oraz haniebnych i nieprofesjonalnych działań studia Soulfire, między innymi promowania własnej modyfikacji na zawłaszczonym dawnym profilu dziejów Korinis z ugruntowanym fundbasem. Ponadto ujawniono, że proces rekrutacji przebiega bardzo sprawnie i zatrudniono już około 30 doświadczonych osób z branży IT, developingu i marketingu, z którymi zapoznacie się na oficjalnej stronie. W nowym zespole znajdują się też niektórzy moderzy ze starej ekipy. Grupa już teraz gwarantuje, że mod do Gothic 2 Dzieje Korinis ujrzy światło dzienne i będzie dopracowany na najwyższym możliwym do realizacji przez zespół poziomie, zarówno pod kątem rozgrywki, fabuły, jak i skryptów. Do wersji Steamowej gry trzeba będzie pobrać specjalnego patcha, a jak dobrze pójdzie, będzie można grać na darmowym demo Gothic 2. Gra bez DX11 będzie miała wymagania sprzętowe zbliżone do Gothic 2 Nockruga lub niewiele wyższe. Dzieje raczej nie ujrzą światła dziennego w tym roku, więc nie pozostaje nam zatem nic innego, tylko czekać na kolejne informacje o tej produkcji i śledzić jej oficjalny profil na Facebooku.